5 8 grudnia tu Business Update. Dzień dobry. Zaczynamy. A u nas dzisiaj między innymi jest zamrożenie cen energii, ale nie na cały rok. Część samochodów niebawem do centrum Warszawy nie wiedzie. Rada miasta przyjęła specjalną uchwałę. Francja wypowiada walkę paleniu papierosów. Business Update. Zacznij dzień z przewagą. Podsumowanie rynków. WIG20 spadał wczoraj o niemal 1% do 2288 punktów. Najmocniej wśród blue chipów ruszył kurs akcji JSW o prawie 1,5%, a ogółem tylko 4 spółki z WIG20 zakończyły notowania na plusie. Po publikacji w roku CUE notowania polskich banków spadały, jednak w ciągu dnia przecena została zniwelowana, a indeks WIG banki stracił tylko procent. Dolar kosztował 4,01 zł, a euro 433. Ropa WTI krót bez większych zmian baryłka kosztowała około 69 dolarów. Gospodarka i makroekonomia. Za nami konferencja prezesa NBP. Adam Glapiński ocenił, że złoty jest istotnie mocniejszy rok do roku w porównaniu do stanu sprzed roku, a jego aprecjacja jest dobra do walki z inflacją. Ewentualne dalsze decyzje RPP w sprawie stóp procentowych będą możliwe w marcu, gdy znany będzie raport o inflacji i nowa projekcja. Prezes zauważył, że obecnie spadek inflacji jest wolniejszy niż w poprzednich miesiącach, jednak będzie on kontynuowany do celu inflacyjnego. Artur Soboń został powołany na członka zarządu NBP. Soboń ukończył historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a w latach 2021-2022 był wiceministrem finansów. Sejm zdecydował o zamrożeniu cen energii elektrycznej do czerwca 2024. Marek Sowa z Kolicy Obywatelskiej zapowiedział, że w połowie tego przyszłego roku ceną maksymalną energii elektrycznej zostaną objęte małe i średnie przedsiębiorstwa oraz obiekty sportowe. Zgłoszone do ure przez spółki taryfy energii elektrycznej mają wzrosnąć o 76%, a gazu o 48%, powiedział Sowa. W klasyfikacji Eurostatu port w Gdańsku znalazł się w pierwszej dziesiątce portów pod względem przeładunków. W ubiegłym roku uzyskał największy wzrost, bo aż o 40%, czego zasługą był węgiel i paliwa. Liderem jest Rotterdam i Antwerpia. Unia Europejska może w tym tygodniu osiągnąć wstępne porozumienie w sprawie niektórych z pierwszych na świecie przepisów dotyczących sztucznej inteligencji poinformował Bloomberg. Francuskie władze wprowadzają zakaz palenia tytoniu na wszystkich plażach, w lasach, parkach i w pobliżu szkół. A do 2032 roku kraj chce być wolny od nałogu palenia. Informacje biznesowe. Firmy serwisowe po przeprowadzeniu konserwacji nie mogły uruchomić lokomotyw produkowanych przez Newak. Do odkrycia przyczyn wynajęły hakerów, którzy odkryli, że jest to spowodowane przez zaszyte w oprogramowaniu blokady. Pociągi miały wgrany algorytm, który między innymi powodował, że po 10 dniach postoju lokomotywa automatycznie nie mogła zostać uruchomiona w normalny sposób, a następnie oprogramowanie zostało Zostało zaktualizowane i usterka występowała jedynie w halach serwisowych konkurencji Newak, opisuje portal Onet. Według narracji dziennikarzy i hakerów, którzy odkryli zależności w oprogramowaniu, był to sposób na dalsze otrzymywanie intratnych kontraktów na serwis pociągów. Sprawą ewentualnego sabotażu ze strony spółki, której głównym akcjonariuszem jest Zbigniew Jakubas, zajęło się CBA. SuperDrop SA i CB Cezary Broda złożyli do ŁOkik wniosek o utworzenie JV. Nowo utworzona spółka ma zająć się produkcją napojów. SuperDrop jest potentatem na rynku hodowli i sprzedaży drobiu, zaś CB to podmiot świadczący usługi konsultingowe. Jej założyciel, Cezary Broda, ma międzynarodowe doświadczenie m.in. Między w branży spożywczej i właśnie napojowej. AMD wprowadza na rynek nowy, długo oczekiwany chip nowej generacji. Ma on pozwolić obsłużyć oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję dużo wydajniej niż jego największy konkurent Nvidia. Jednocześnie Meta oraz Microsoft poinformowały, że będą wykorzystywały ten chip jako alternatywę dla Nvidia. Chiński potentat na rynku e-papierosów, działający m.in. pod marką Elf Bar, zalewa rynek USA. Wprowadza na niego papierosy o chwytliwych nazwach i smakach, jak na przykład tęczowy cukierek, które mogą spowodować sięganie po nie coraz młodszych osób. E Praktyki spółki są niezgodne z nowymi przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych. Google otworzył dostęp do Gemini, to multimodalny model sztucznej inteligencji od Google i ma konkurować z OpenAI. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Założony przez Mariusza Książka fundusz VC Vivo Capital zainwestował w GRID Esports. Dodatkowo fundusz finalizuje dwie transakcje o łącznej wartości około 23 milionów złotych. GRID Esports oferuje platformę do oglądania rozgrywek esportowych w czasie rzeczywistym. Ponadto, jak informuje Puls Biznesu, spółka uzyskała wyłączność na obsługę popularnej gry League of Legends i współpracuje z takimi firmami jak Ubisoft czy eBetting. Polenergia nabyła 60% udziałów o wartości prawie 3,5 miliona euro w Naksar Wind Farm 4. Naksar posiada, Naksar posiada udziały w spółkach rozwijających projekt farmy wiatrowej w Rumunii z planowaną mocą maksymalną prawie 700 MW. Cena pozostałych udziałów uzależniona została od osiągnięcia kamieni milowych, jednak nie może być ona wyższa niż 36 milionów 400 tysięcy euro za 100%. MCI Capital przejął większościowy pakiet, około 80% udziałów w Focus Telekom Polska za 80 milionów złotych. Fundusz do tej pory był mniejszościowym udziałowcem spółki. Focus Telekom to największy w Polsce dostawca rozwiązań Cloud Contact Center, Customer Experience i usług komunikacji biznesowej. Prawo i podatki. Prezes WOKIK postawił spółce CK Investment zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Spółka oferuje konsumentom zakup Wexli, jednocześnie zapewniając, że transakcje są pewne i bezpieczne. Urząd stwierdził, że działanie spółki polegające na oferowaniu i sprzedaży weksli inwestycyjnych może zniekształcać zachowania rynkowe konsumentów. Stosowana przez spółkę reklama tych usług może wprowadzać konsumentów w błąd, ponieważ wynika z niej rzekoma gwarancja zwrotu inwestycji. Rada Warszawy przyjęła uchwałę o strefie czystego transportu, która zacznie obowiązywać od lipca przyszłego roku. Zakłada ona zakaz wjazdu do strefy dla samochodów z silnikiem diesla starszych niż 16 lat i pojazdów benzynowych starszych niż 27 lat. Osoby zamieszkałe wewnątrz strefy i płacące podatki w Warszawie będą zwolnione ze spełnienia wymagań do stycznia 2028. Od zakazu przewidziano szereg wyjątków. Najwyższa Izba Kontroli ustaliła, że pomoc państwa udzielona przedsiębiorcom w latach 2020-2021 była źle zaplanowana, przebiegła bez nadzoru oraz bez kontroli. Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej potwierdził, że podmioty, które zamierzają nabyć więcej niż 5 lokali w jednej nieruchomości gruntowej, nie zapłacą 6% PIT od szóstego i kolejnych mieszkań, jeżeli umowę choćby przedwstępną podpiszą do 1 stycznia 2024. Naczelny Sąd Administracyjny wydał niekorzystny dla sektora bankowego wyrok w sprawie konsekwencji uznania przez sąd umowy frankowej za nieważną. W takiej sytuacji bank nie ma prawa do zaliczania wypłat dokonanych na rzecz kredytobiorców w koszty działalności. Może jedynie dokonać wstecznej korekty przychodu. Wynika to z faktu, że jeżeli sąd uznał umowę frankową za nieważną, to po stronie banku w ogóle nie powstał przychód. W konsekwencji bank może jedynie pomniejszyć przychód za okresy, w których go wykazał, ale jedynie za okresy nieprzedawnione. Natomiast TSUE orzekł, że sąd, który uznał umowę frankową za nieważną ze względu na zawarte w niej klauzule abuzywne, nie może z roszczenia kredytobiorcy frankowego o zwrot kwot, które zapłacił już w wyniku wykonania umowy frankowej, potrącić odsetek za korzystanie z kapitału, jaki otrzymałby bank, gdyby umowa nie została uznana za nieważną. Ponadto podkreślił, że sąd ma obowiązek z urzędu zastosować wszystkie przepisy prawa unijnego i krajowego zapewniające ochronę kredytobiorcy, a bank nie może powoływać się na to, że konsument nie złożył w sprawie oświadczenia iż z przysługujących mu praw chce skorzystać. CUE podkreślił, że zastosowanie przepisów ochronnych jest obowiązkiem sądu i nie jest uzależnione od konieczności złożenia przez konsumenta jakichkolwiek oświadczeń. Dane i badania rynkowe. 1 600 tysięcy ton drobiu wyeksportowała do tej pory Polska w tym roku, tak wynika z raportu PWC, to trzeci wynik na świecie zaraz po Stanach Zjednoczonych oraz Brazylii. 65% Polaków przyznaje, że korzysta z internetowych usług subskrypcyjnych, takich jak Netflix czy Spotify, wynika z raportu Santander Consumer Banku. Wśród respondentów w grupie wiekowej 18-29 lat odsetek ten wynosi aż 79%. Blisko połowa polskich inwestorów spodziewa się, że w trakcie kolejnych 12 miesięcy stopy zwrotu z ich inwestycji będą wyższe tak wynika z raportu Schroeder's Global Investors Study. I tymi optymistycznymi nastrojami kończymy. To tyle w tym wydaniu podcastu Business Update. Więcej w naszej prasówce można się na nią zapisać na businessupdate.pl. Dziękujemy. Do usłyszenia.